Znajdujemy się w Kościele Zbawiciela w Gliwicach i chciałem powiedzieć, że ten ul, który dzisiaj tutaj stoi, nie jest codziennym wyposażeniem liturgicznym naszego Kościoła. Ale znajduje się tutaj dlatego, że już za kilkadziesiąt minut rozpocznie się w tym Kościele spotkanie z mistrzem pszczelarskim Arturem Głowackim, który opowie o historii pszczół oraz o tym, co wspólnego mają pszczoły z Kościołem, z mistyką i z duchowością. A co wspólnego ma dzisiaj ten ul i pszczoły z tekstem biblijnym, który jest tuż przed nami, przed Dziękczynnym Świętem Żniw? Przekonajmy się teraz. Zapraszam do refleksji. A powiadam, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. A tak ubogaceni we wszystko, będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi. A modląc się za was, tęsknić będą za wami z powodu nader obfitej łaski Bożej, która spływa na was. Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar Jego. Moi drodzy, Dziękczynne Święto Żniw w jednoznaczny sposób kojarzy mi się z wdzięcznością. Ale pomyślałem sobie, że wdzięczność chrześcijańska, bo przecież o takiej wdzięczności chcemy mówić, polega na tym, że rozumiemy, kto jest dawcą rzeczy czy spraw, za które dziękujemy. I tak na przykład można by powiedzieć, że nie będę doceniał tak do końca miodu czy życia pszczół, jeśli nie poznam tego, jak funkcjonują, jeśli nie doświadczę kontaktu, nawet i przez urządlenie, choć mogę mieć jakiś uraz, bo jestem alergikiem, ale kiedy poznam ich życie, kiedy zobaczę, w jaki sposób pracują, jak są zaangażowane w produkcję miodu, zupełnie inaczej ten miód będzie mi smakował. Zupełnie inaczej będę się też zachowywał, kiedy pszczoła wpadnie do domu i będzie mi brzęczeć na szybie. Moi drodzy, myślę, że tak samo jest z wdzięcznością Bogu. Jeśli jestem świadomy, kim jestem, jeśli jestem świadomy tego, kto dał mi życie, jeśli jestem świadomy tego, że Jezus Chrystus umarł za mnie na krzyżu i zmartwychwstał dla mnie, jeśli przeżywam relację z Bogiem, to też wtedy mogę być bardziej wdzięczny, czy w ogóle wdzięczny za to, co mam na co dzień. Ktoś powiedział kiedyś taką takie przykre zdanie, że chyba najgorzej mają ci, którzy nie wierzą w Boga, dlatego że odczuwają wdzięczność i nie wiedzą, komu podziękować. I to jest niesamowite, że właśnie Bóg jest tym, który jest naszym celem i daje nam radość i możliwość okazywania też wdzięczności za to, co mamy. Dlatego tak dużo jest może w nas narzekania, jeśli mało w nas jest świadomości tego, od kogo wszystko, co mamy, pochodzi. Jeśli jestem świadomy tego, skąd jest moje życie i skąd jest wszystko, co mam, zupełnie inaczej będę dziękował i zupełnie inaczej będę też miał motor do dzielenia się z innymi. I moi drodzy, chciałbym, żebyśmy w ten czas, kiedy szeroko będziemy mówić o dziękowaniu, o wdzięczności, pomyśleli, czy
jesteśmy rzeczywiście takimi ludźmi, którzy są wdzięczni. A wdzięczność to pewien styl życia. I chcę Wam życzyć, ale też sobie, żebyśmy byli właśnie wdzięczni Bogu i świadomi tego, w jaki sposób żyjemy i dlaczego żyjemy, oraz świadomi naszego zbawienia, za które warto dziękować każdego dnia. Zostańcie z Bogiem i bądźcie wdzięczni.